Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i dzisiaj opowiem wam trzy historie. Historie młodych ludzi na różnych etapach życia. Trzech różnych osób. I jedna z tych historii jest moja. Nie powiem wam, która. Myślę, że to będzie taki quiz delikatny. Spróbujcie zgadnąć na końcu, która historia należy do mnie. Jedna z tych trzech. To będzie historia o płaczu. Nie wiem, czy powiedziałem to na początku. Jeżeli nie, to teraz dodaję. To są bardzo dziwne historie. Zacznijmy może od najstarszego gościa. Gościa, który chodził do szkoły średniej i który, nieborak, zakochał się w dziewczynie, w której pewnie nie musiał się zakochiwać, nie miał w ogóle żadnych powodów, ale się zakochał. Właściwie nawet z nią nie gadał za dużo, po prostu ją zobaczył i wszystko było ok. Nie zrobiła ona na nim specjalnego wrażenia, ale ktoś mu powiedział: ej, wiesz, stary, ta laska chyba na ciebie leci. I to wystarczyło, żeby biedaczyna się zakochał. No, dziwne są powody zakochiwania się. Tenże biedny, młody mężczyzna wystartował w konkury do owej niewiasty, próbując się z nią umówić, gdzieś się zobaczyć, spotkać, porozmawiać. No, różne rzeczy ciekawe kombinował, bez specjalnego odzewu. Jakoś to do niego docierało, że chyba ta informacja, którą przekazał mu znajomy, daleka jest niestety od prawdy. I pewnego razu dziewczyna, już zmęczona tymi jego słabiutkimi, rzec by można, zalotami, powiedziała mu tak: chyba żeby nie ranić jego uczuć, wiesz co, ja bardzo cię lubię. Jest git tekst, jak dziewczyna mówi coś takiego do faceta, ale ty nie jesteś w moim typie. To jest drugi git, jak dziewczyna mówi do faceta, że ty nie jesteś w moim typie, to znaczy mniej więcej: ty jesteś brzydki, albo nie jesteś wystarczająco przystojny dla mnie. Co to znaczy nie jesteś w moim typie? What the hell? I właściwie już się z kimś spotykam. I ten facet zareagował bardzo dobrze, bardzo dobrze to przyjął. Uśmiechnął się do niej i powiedział: wiesz, nie ma sprawy, nie ma problemu żadnego, nie, spoko. Dziewczyna chyba była delikatnie rozczarowana tym, że tą smutną informację dla siebie tenże chłopak przyjął tak dobrze. Widziałem wyraz poważnej konsternacji na jej twarzy, jako że byłem świadkiem całego zdarzenia i dumny byłem z tego młodego człowieka. I tak mijały dni. Ten młody człowiek zupełnie nie robił sobie niczego z tej sytuacji, która go gdzieś tam spotkała. Gdzieś przez chwilę był zakochany, potem to minęło. Ale pewnego razu, na zajęciach, jeden z kolegów siedzący obok niego zapytał się: ej, a co tam? I tu wymienił imię tej dziewczyny, zwracając się bezpośrednio do tego człowieka, który doświadczył całej przygody. I ten młody człowiek nagle wybuchnął płaczem. Nie wiadomo czemu. Przyjął to przecież bardzo dobrze. Właściwie nic po nim nie było widać i nagle wybuchnął płaczem. Jaże, odbywało się to podczas zajęć lekcyjnych. No to cóż, cała okoliczna gromada jego znajomych i kolegów i koleżanek z klasy no zareagowała, była mocno zaskoczona, powiedzmy sobie szczerze. I oto pierwsza historia. Teraz opowiem wam drugą historię. Pewnego razu w szkole podstawowej był sobie młody człowiek. Stał sobie spokojnie na przerwie. Jako że na przerwach dużo dziwnych rzeczy się dzieje, młodzież lubi się wygłupiać. On akurat w tym momencie na wygłupie nie miał ochoty, a spotkał go wygłup kogoś innego. Otóż ktoś z klasy chwycił gumkę do zmazywania, taką gumkę, myszkę, czy jak to się tam, myszkę, gumkę, i cisnął ją z całej siły przez korytarz. Pech chciał, że nasz osobnik, o którym opowiadana jest ta historia, stał prosto na torze lotu tejże gumki i dostał nią centralnie w czoło. Jakżeż wściekł się niemiłosiernie, ponieważ ten dowcip zupełnie mu się nie spodobał. Gumka odskoczyła od jego czoła, oczywiście to wszystko było bardzo widowiskowe, wszyscy to widzieli, ale za diabła nie mógł zlokalizować tego osobnika, który tą gumką cisnął mu w czoło. Wściekał się strasznie, podskakiwał do każdego, każdego chciał bić, ale nie wiedział, co zrobić. W końcu zrezygnowany poddał się, poszedł na zajęcia. Można by rzec, że cała historia skończyła się dosyć szybko i bez żadnych reperkusji. Jednak nie. Siedzimy sobie w klasie, a że lekcja była biologii, to pani od biologii postanowiła na początek przepytać nas z tej wiedzy, którą próbowała nam włożyć na ostatniej lekcji. I pech chciał, że wybrała właśnie tego chłopaka, który potężnie gumką w czoło dostał. On wstał. Nic po nim specjalnego nie widać. Chyba jest gotowy do odpowiedzi. Jednak w momencie, w którym pani zadaje pierwsze pytanie, o
on nagle wybucha płaczem. Wybucha płaczem, strasznym szlochem, nie może nabrać powietrza. Mówi tylko: Pani, proszę pani, nie mogę teraz, nie mogę teraz odpowiadać, bo mi się coś strasznego przydarzyło. Pani od biologii absolutnie zaskoczona, to była twarda nauczycielka. Była bezwzględna, jeżeli ktoś był nieprzygotowany, jednak w tej sytuacji kompletnie była zbita z pantałeku, nie wiedziała co zrobić, powiedziała: Dobrze, to siadaj, to kiedy indziej. Cała klasa oczywiście, wiedząc jakie są okoliczności tej całej sytuacji, podśmiewywała się gdzieś tam przy swoich ławkach. To była smutna przygoda dla tego faceta. Czemu wybuchnął płaczem wtedy? Przecież jakoś to zniósł. Trzecia historia dotyczy bardzo małego chłopca, który spotkał na swojej drodze dwa robaki. Dwa robaki w mieszkaniu. Cóż, każdy dorosły nie przyjąłby tego faktu zbyt dobrze, ponieważ dwa robaki podróżujące po jego mieszkaniu świadczą o tym, że niekoniecznie z higieną tego mieszkania wszystko jest dobrze. Ale z drugiej strony może być wszystko dobrze, a na przykład jest szpara pod drzwiami i robaki skuszone tą czystością w tym mieszkaniu postanowiły udać się na spacer. Wszystko by było dobrze, gdyby tych robaków nie spotkał młody człowiek. Młody człowiek przyjrzał się tym robakom, zaczął z nimi rozmawiać. Zaczął swojego ojca pytać o te robaki. Cóż one tu robią? Czy dobrze się tu czują? Dlaczego tutaj przyszły? A przede wszystkim, czy nic im nie grozi? Bo przyglądając się tym robakom, wydaje się, że nawiązał z nimi jakąś więź. Mijały minuty, chłopak się robakami znudził w końcu i w pewnym momencie przychodzi do pokoju z pytaniem: Tato, słucham synu, a czy świnie lubią robaki? Tato nie wykrył w tym pytaniu żadnego niebezpieczeństwa. Odpowiedział: tak, synu, świnie lubią robaki. Właściwie świnie to lubią wszystko. Dlatego się nazywają świnie. Chociaż ten ostatni argument nie do końca był trafiony, to jednak do syna dotarł. I ten nagle zapłakał gromkim płaczem, bo wielka tragedia się wydarzyła. Dwa robaki, które spotkał, z którymi się zaprzyjaźnił, mogą być spożyte przez świnie. Czemu? Czemu miały być spożyte przez świnie w mieszkaniu, w bloku, który świń na oczy w życiu nie widział? Jednak tragedia była straszna i płacz był ogromny. Oto trzy historie płaczu. Zgadnijcie, która była moja? I spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do licha ci ludzie nagle zaczęli płakać, podczas gdy wydawało się, że wszystko już jest okej. I to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa! Aha! Albo nie. Shit. Włosy lecą. Ja pierdziu. Jak tu robić vloga, jak się jest takim niemedialnym kolesiem? What the hell?